urlop, remont, nagły wyjazd? Potrzebujesz, żeby ktoś zaopiekował się twoim pupilem? Hotel dla zwierząt Pankracy. Zapewniamy kompleksową opiekę nad zwierzętami. Indywidualne podejście do każdego z naszych gości. Dużo zabaw i ruchu. Zapraszamy do przestronnych, wygodnych wnętrz, w których każdy gość znajdzie swój własny, komfortowy pokoik. Hotel dla zwierząt Pankracy. Ulica Andersa 112, Wałbrzych, Biały Kamień. Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Bardzo się cieszę, że tylu młodych osób przyjechało do Szklanego na Zdrowie. Bardzo się cieszę z tego i bardzo dziękuję organizatorom, że wybrali piękne Szczawno na realizację swoich pomysłów. W przepięknej scenerii sali barokowej Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju odbyła się rywalizacja młodych brydżystów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Sportów Umysłowych. Jest to druga Olimpiada Gier Umysłowych. Począwszy od ubiegłego roku, Ministerstwo Sportu podzieliło wszystkie dyscypliny sportu na sporty letnie, sporty zimowe oraz sporty gry umysłowe. I do gier umysłowych zalicza się brydż, szachy oraz warcaby. Mówię, jest to druga olimpiada, poprzednia odbyła się w województwie podkarpackim. W naszej imprezie brydżowej startuje 36 par chłopców oraz 24 pary dziewcząt, które zakwalifikowały się poprzez eliminacje strefowe. Czyli krótko mówiąc, są to najlepsi brydżyści w wieku 16-18 lat w kraju. To już druga edycja olimpiady w Polsce, a tym razem na ziemi szczawieńskiej i wałbrzyskiej. Dodajmy, że to nie jest inicjatywa miejscowa, tylko ogólnopolska. W związku z tym przyjęliśmy propozycje do realizacji, ciesząc się właśnie, że różnorodność form stosowanych w sporcie może także przeniknąć do Szczawna. Być może to jest początek, a być może w tym kierunku skupimy swoje działania, żeby także rozszerzyć te dyscypliny, niekoniecznie ruchowe. Sporty umysłowe są także bardzo ciekawe. Brycz nie należy do łatwych gier umysłowych i jego zasady nie są także proste. Składa się ona z dwóch elementów praktycznie. Pierwszym elementem jest licytacja, czyli poprzez wymianę informacji partnerów przekazujemy dane o swojej karcie i na podstawie tych informacji naszym zadaniem jest ustalić najlepszy kontrakt. Można powiedzieć, że taka strategia, co gramy. Natomiast drugim elementem jest to, już przechodzimy do właściwej gry, jak to wygrać. Czyli najpierw deklarujemy pewną rzecz, a później można powiedzieć, musimy wymyśleć, jak tą grę zrealizować. Zainteresowanie brydżem jest coraz większe. Coraz większe są też sukcesy naszych zawodników na arenie międzynarodowej. Co roku zdobywamy 2-3 medale, czy to na Mistrzostwach Świata, czy na Mistrzostwach Europy. Ostatnio można powiedzieć w Chinach zdobyliśmy 2 złote medale wśród dziewcząt do kategorii do 25 lat i chłopców do 20 lat. I można powiedzieć, że to po raz kolejny, można powiedzieć, nasze tytuły mistrzowskie, które zdobywaliśmy w tej dyscyplinie sportu. Bardzo ciekawym pomysłem promocyjnym wykazały się władze uzdrowiskowej gminy Szczawno-Zdrój. Podczas zawodów rozdano przygotowane z przyklejonym znaczkiem pocztówki Szczawna-Zdroju, które każdy uczestnik mógł wysłać do swoich znajomych czy najbliższych. Panie, które tutaj są, rozdadzą na widokówki, które już są ze znaczkami i tylko trzeba zaadresować. Potrzeba także w tej swojej działalności
edukacyjnej, sportowej, rozrywkowej pamiętać o najbliższych. I te pozdrowienia jeszcze dzisiaj trafią na pocztę i wyjdą do waszych domów, do waszych krewnych, tam gdzie będziecie chcieli je zaadresować. Sama Olimpiada Sportów Umysłowych to bardzo ciekawa inicjatywa, która skupia setki młodych ludzi. To już jej druga edycja i z pewnością nie ostatnia. Jak stworzyć dom tymczasowy dla czworonoga? Na co trzeba być przygotowanym? Kiedy jesteśmy gotowi na adopcję zwierzęcia? Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczestnicy konferencji w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Organizatorzy odpowiadali na pytania zgromadzonych oraz zaprezentowali pozytywne przykłady osób, które zdecydowały się zostać opiekunami bezpańskich psów. Organizacja Domy Tymczasowe skupia wolontariuszy, którzy zdecydowali się na opiekę nad zwierzętami. Wszelkie informacje o tym projekcie można znaleźć na stronie www.domytymczasowe.org. Ta forma pomocy zwierzętom zyskuje coraz większą popularność. Jest to rewelacyjna rzecz dla osób, które nie mogą mieć na stałe psa z różnych względów, bądź też chciałyby zaadoptować, czy też kupić psa danej rasy, ale nie wiedzą tak naprawdę, czy poradzą sobie z tą rasą, czy ta rasa spełni ich oczekiwania, a jednocześnie, czy będą w stanie sprostać tym wymaganiom. Do domów tymczasowych trafiają zwierzęta, które zostały porzucone, są wygłodniałe i często w złym stanie fizycznym. W takich miejscach przechodzą rekonwalescencję i oczekują na nowych, stałych właścicieli. Do programu może zgłosić się każdy, kto posiada odpowiednie warunki i przejdzie proces rekrutacyjny. Musimy wiedzieć po prostu, że ten dom jest odpowiedzialny i nie zrobi psu krzywdy. Jest podział na domy tymczasowe, specjalistyczne i podstawowe, gdzie możemy znaleźć pomoc dla takiego psa bardziej wymagającego, bądź niekoniecznie aż tak problematycznego. Czworonogi, które trafiają do domów tymczasowych, pochodzą najczęściej z interwencji policyjnych, straży miejskiej lub organów zajmujących się ochroną praw zwierząt. Zdarza się również, że znajdują się tam psy przekazywane ze schronisk lub spod opieki organizacji pozarządowych. W domach tymczasowych mogą liczyć na opiekę wolontariuszy oraz odpowiednie warunki sanitarne. Zwierzęta po przejściu tzw. okresu naprawczego trafiają do domu stałego. Na tym etapie również odbywa się rekrutacja, która ma na celu sprawdzenie, czy nowy właściciel przygotowany jest do adopcji psa oraz czy jest w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki życia. Jeżeli pies nie toleruje kotów, szukamy mu domu bez innych kotów. Tak samo jeżeli chodzi o zwierzęta dzieci, staramy się też, że jeżeli pies jest aktywny, żeby trafił do aktywnej rodziny, żeby ta rodzina i pies byli maksymalnie kompatybilni ze sobą. Czyli jeżeli rodzina jest aktywna, musi otrzymać aktywnego psa, nie może otrzymać kanapowca, bo wtedy i zwierzę, i rodzina się męczy. Zdarza się również bardzo często, że osoby, które zdecydowały się na stworzenie domu tymczasowego, adoptują czworonoga na stałe. Ten fakt chyba jednak nie dziwi. Jeżeli spojrzymy na wdzięczne oczy włochatych pupili i ich merdające ogony, nasuwa się jedna refleksja. Czy można oddać kogoś, kto stał się członkiem naszej rodziny? Szóstego kwietnia w Świebodzicach odbyła się druga edycja koncertu pod nazwą Świebodzice Rock Fest. Jest to impreza, która wpisuje się na stałe do muzycznego kalendarza w naszym regionie. W tym roku zagrali zespół Cockroach z Mioroszowa, Magama, Dywersja, Kocis, w którym śpiewa Paweł Małaszyński, koncert zespołu Riverside był częścią trasy New Generation Tour, promującą nową płytę zespołu. Po zespole Riverside na scenie pojawiła się Koma. Ostatnia kropla.
Jako ostatni na tegorocznym Świebudzice Rockfest zaprezentował się zespół Strachy na Lachy. Wałbrzych otrzymał do użytku ostatnią partię autobusów Solaris Urbino, zakupionych przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Spełniliśmy tym samym warunki umowy zawartej z gminą Wałbrzych na świadczenie usług w komunikacji miejskiej na obszarze właśnie gminy Wałbrzych. To oznacza, że aktualnie po drogach Wałbrzycha i okolic jeżdżą i będą jeździć wyłącznie nowe fabrycznie autobusy. Dzięki czemu już od 1 kwietnia miasto stało się jedynym w Polsce posiadającym zupełnie nowy fabrycznie tabor autobusowy. Cieszę się bardzo, że Wałbrzych jest pierwszym i jedynym miastem w Polsce, które ma tylko nowe fabryczne autobusy. Potwierdzamy, że te autobusy są naprawdę bardzo nowoczesne i technicznie doskonałe. Są one przyjazne dla pasażerów, wyposażone są w dynamiczną informację pasażerską, są one wyposażone w sieć Wi-Fi, która zapewnia darmowy internet, są bezpieczne, są ekologiczne i naprawdę technicznie na bardzo wysokim poziomie. W niedalekiej przyszłości nastąpi także współpraca komunikacyjna z ościennymi gminami aglomeracji wałbrzyskiej, do których niebawem dojeżdżać będą wałbrzyskie autobusy. Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Rybnica Leśna to kolejne gminy po Jedlinie Zdrój, które wyraziły chęć współpracy. Cieszę się również z tego, że za kilka tygodni te autobusy będą jeździć również do Boguszowa Gorc, do Czarnego Boru, Głuszycy, Rybnicy Leśnej, kontynuując ten projekt aglomeracyjnego transportu publicznego w aglomeracji wałbrzyskiej. Również jak zapowiada gospodarz Wałbrzycha, już niebawem pojawią się także nowe przystanki. Za kilka tygodni pojawią się nowe przystanki autobusowe, tablice informacyjne. Wspomnę tylko, że jako pierwsze miasto w Polsce na taką skalę mamy również konduktorów, tych, którzy pomagają pasażerom. Dzień dobry pani, pani się tutaj ukłoniła ładnie, tak jest. Mamy program, który powoduje, że autobusy powinny stać się realną alternatywą dla prywatnego samochodu, który przecież nie jest najbardziej ekologiczną formą transportu w mieście. Wystawa stała poświęcona poecie, eseiście i tłumaczowi Marianowi Jachimowiczowi jest ponownie czynna. Pokój pamięci wałbrzyskiego twórcy znajduje się w atrium biblioteki pod Atlantami. W zbiorach znalazły się osobiste rzeczy Jachimowicza oraz fotografie, szkice i listy przekazane przez rodzinę artysty, który zmarł w 1999 roku. Wielki poeta, ale również malarz, tłumacz, postać o wielu talentach, o których zbyt mało mówimy i zbyt mało wiemy. To też postać dla Wałbrzycha bardzo ważna, ale również dla tego miejsca, dla Biblioteki pod Atlantami, ponieważ jest to osoba, która tę bibliotekę tworzyła. Była tutaj przez pierwszy rok jej istnienia dyrektorem. Marian Jachimowicz urodził się w 1906 roku w Schodnicy obok Borysławia. Po wojnie osiadł na stałe w Wałbrzychu, gdzie tworzył przez ponad
pół wieku. Piastował kierownicze stanowisko w miejskiej bibliotece oraz przez lata zajmował się Instytutem Górnictwa. Poeta manifestował artystycznym milczeniem swoje niezadowolenie z wprowadzenia stanu wojennego. Przełamał je dopiero po 10 latach, wydając 4 kolejne książki. Człowieka o wielu talentach docenili krytycy i środowiska artystyczne. Lata milczenia sprawiły jednak, że nie jest on znany szerszemu gronu. Zależy nam na tym, żeby wróciła tutaj też funkcja edukacyjna tego miejsca. A więc promocja tego człowieka, promocja jego twórczości, jego sylwetki, przede wszystkim wśród młodych pokoleń. Ale to też miejsce, jak słyszę od środowiska literackiego Wałbrzycha i okolic, bardzo ważne miejsce właśnie dla twórców. Pokój pamięci Mariana Jachimowicza istnieje w bibliotece od 2006 roku. Teraz możemy podziwiać jednak jego odświeżoną odsłonę. Na wystawie stałej znalazły się osobiste pamiątki po poecie przekazane przez jego rodzinę. Wśród eksponatów są zdjęcia pochodzące z początków XX wieku, fotografie zrobione przez samego artystę, listy, dokumenty, odznaczenia i szkice. Wystawie towarzyszy także prezentacja multimedialna poświęcona pamięci poety. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.